Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Porozmawiajmy o Starogardzie. Jak dziś się pan miewa? Dzień dobry państwu. Ładna pogoda, to też nastrój i humor prawidłowy. Ile czasu jeszcze pozostało nam w kadencji, gdy będzie pan wiceprezydentem? No, zgodnie z obowiązującą ordynacją jest to 1 rok. A czy jest taka możliwość, że na przykład pan by chciał kandydować na prezydenta i co wtedy powiedziałby na to główny prezydent? Czy takie rzeczy się zdarzały? O, może i zdarzały, ale w moim przypadku to się nie zdarzy. Na szczęście nie o tym dziś będziemy mówić. Program jest jak ja również nieprzewidywalny i bardzo znakomity mówca. Tadeusz Błęcki, zastępca prezydenta do spraw techniczno-inwestycyjnych. Dzień dobry państwu, witam pana. Wracamy do naszego stałego punktu programu, czyli będziemy przeglądać sobie inwestycje w naszym mieście. Będziemy mówić o tym, co się buduje, co się zbudowało, jakie plany uda się zrealizować do końca tego roku i w roku następnym. Bądźcie koniecznie z nami. W każdy piątek premierowo na naszej antenie, w ciągu weekendu w powtórkach i w nowym tygodniu na kanale YouTube Starogard Gdański. Możecie posłuchać właśnie nas. Porozmawiajmy o Starogardzie. Audycję przygotowujemy wspólnie z Urzędem Miasta. Naprzeciwko mnie wiceprezydent Tadeusz Błęcki. Zaczęliśmy ostatni kwartał roku. Do końca tego roku zostało już 3 miesiące. Za chwilę gwiazdka, Sylwester. Czy można już dzisiaj powiedzieć, że tegoroczne plany zostały zrealizowane na tip-top? Tak jak pan redaktor mówił, jeszcze mamy 3 miesiące, czyli okres trwania jeszcze niektórych inwestycji. Pogoda sprzyja, więc zgodnie z naszym planem inwestycyjnym zamierzenia są ambitne i wykonanie pełnego zakresu zadań inwestycyjnych w tym roku. Które z zadań jest największe? No pewnie powie pan o przebudowie Tczewskiej Kanałowej. Tak, to jest taki jakby główny temat inwestycyjny w inwestycjach drogowych, no ale tutaj ważnym elementem i który już faktycznie finiszuje w ostatnim momencie, to jest budowa sali sportowej przy szkole numer 8. No właśnie, widziałem, że sala już stoi. Jak wyglądają prace wykończeniowe, bo wiadomo, one są prowadzone w środku, tego nie zobaczymy tak na zewnątrz. Tutaj prace wykończeniowe już polegają na estetyce. To są ostatnie zaprawki malarskie, montaż osprzętu i przygotowanie się już do odbioru końcowego. W przyszłym tygodniu wykonawca zgłasza do instytucji odbierających, czy do straży, sanepidu, poszczególne pomieszczenia celem zweryfikowania, sprawdzenia, a na koniec października przekazania do użytkowania pomieszczeń przy sali i samej sali sportowej. Przypomnijmy kwotę, jak wygląda tutaj podział kosztów budowy tej sali? Tak, to jest inwestycja 11 milionów złotych. Mamy dofinansowanie w ramach covidowych środków 5 milionów, a drugim takim źródłem finansowanym zewnętrznym to jest Ministerstwo Sportu, gdzie pozyskaliśmy kwotę 2 miliony 300 tysięcy złotych. Czasy są dość trudne, mówi pan o tym z takim spokojem, no ale to ma pan po prostu już doświadczenie. Ale z drugiej strony, czy jeżeli na przykład rzuciliście hasło, budujemy taką halę, a w międzyczasie ceny różnych materiałów się zmieniały, to obawiał się pan tego, czy na zasadzie kontraktów te ceny zostały zamrożone dla wykonawcy, jakim jest miasto? Tak, jest to trudny dzisiaj czas na inwestora, a także dla wykonawców. Ten przykład akurat budowy sali pokazuje, że mamy zrozumienie ze strony wykonawców. Oczywiście były rozmowy na temat możliwości aneksowania i przy wzroście powyżej 5% inflacji, także uwzględnienia tych różnic w kontrakcie. Tutaj wykonawca został w zasadzie zadowolony, bo uzyskaliśmy pośredni 10% wartości zadania w robotach, które nie zostały jeszcze wykonane w tym roku. W związku z tym to jest rząd wielkości około 300 tysięcy złotych. Czyli taka jakby nastąpiła wzrost zadania do 11 milionów. Jest to, uważamy, i tak na dzisiaj bardzo dobry wynik. Zmieniamy temat i przenosimy się na ulicę doktora Stanisława Kryzana. Z tego co mi wiadomo, jest ona już na finiszu. Oczywiście, te prace drogowe z ustaleniami z firmą Straba, która jest głównym wykonawcą tej inwestycji, są takie, że w miesiącu październiku ulica Kryzana powinna być dopuszczona już do pełnego ruchu. Integralną częścią tej inwestycji jest także ulica Starzyńskiego i tam faktycznie prace są też daleko posunięte i do końca roku przewidzimy również odebranie tego odcinka drogi, w związku z tym
mi się wydaje, że mieszkańcy tego rejonu będą zadowoleni. Czyli ich życie zmieni się na lepsze, bo przypomnijmy, że będzie tam też infrastruktura dla hulajnóg czy rowerzystów. Tak, tak. Rozszerzyliśmy projekt o wydzieloną ścieżkę rowerową. Generalnie miasto, to pan redaktor zresztą jest chyba czynnym uczestnikiem tego życia rowerowego, hulajnowego, w związku z tym staramy się, aby tutaj wprowadzić, rozdzielać generalnie ruch kołowy od rowerowego i to jest też kolejny przykład inwestycji, gdzie dodatkowo jakby rozdzieliliśmy i stworzyliśmy ścieżkę rowerową. Jest taka potrzeba, to też pan zobaczy na mieście, bo widziałem, że coraz więcej osób, nawet starszych ode mnie, ma własne hulajnogi elektryczne, bo no, na rowerze może mniej komfortowo, tutaj stoimy, jedziemy, pamiętajcie, by jednak uginać nogi, gdy jedziecie na hulajnodze, bo w zderzeniu z jakąś przeszkodą no, nie macie specjalnie szans i kask też by się przydał. Jeszcze jedno pytanie. W naszym programie w końcówce sierpnia rozmawialiśmy na temat miasteczka ruchu drogowego, które tutaj miało być budowane we wrześniu. Wiadomo coś na temat tego projektu? Tak, jest to projekt w ramach budżetu obywatelskiego. My startujemy w konkursie rządowym dotyczący bezpiecznego pieszego, tak ten projekt się nazywa, gdzie wystąpiliśmy o znaczne środki, czyli w kwotę około 500 tysięcy złotych, czyli nie koncentrujemy się na samym miasteczku, ale także poprawienie niektórych przejść na pieszych w mieście, ale głównie chcemy w większym zakresie zrobić miasteczko przy szkole na ulicy Trauguta. Rozstrzygnięcie niestety tego konkursu zostało przesunięte tutaj na miesiąc październik, w związku z tym nie możemy jeszcze rozpocząć tej inwestycji, ale dajemy zapewnienia, że w przypadku, kiedy nie będzie jakby dofinansowania w mniejszym, ale na pewno w zakresie w przyszłym roku to miasteczko powstanie. Uprzejmie dziękuję. Teraz zapraszam pana na kawę, a wy zostańcie koniecznie z nami. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie, tylko w Radiu Starogard. Dziś rozmawiamy sobie na temat inwestycji. Pogodę, mam nadzieję, panie Tadeuszu, uda się taką piękną załatwić do końca października. Tak, no nie tylko liczymy na listopad. Mówimy o inwestycjach i też w listopadzie na pewno niektóre inwestycje będą trwały, w związku z tym listopad także pogodowo nam się przyda. Teraz lądujemy na krzyżówce ulic Pomorskiej i Pelplińskiej. Miasto dofinansowało w kwocie 3 milionów złotych budowę ronda. Koszt całkowity tej inwestycji to ponad 6 milionów. Inwestorem jest tu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Kiedy uruchomi nowe rondo? Czyli tak, przypominamy, ruch kołowy. Nie, czyli wjeżdżając na rondo nie jedziemy w lewo, nigdy. Dziękuję za przypomnienie. Próbujemy się dostosować do zasad ruchu. Tak, w ostatniej audycji mówiłem, koniec października i widać, chyba to jest realny termin. Obecnie trwają prace już związane z nawierzchnią asfaltową. Wykonano już chodniki, aranżacja zieleni także trwa, czyli ten termin październikowy jest osiągalny i tak w październiku 30 może przejdziemy się tym rondem. No, miasto trochę takich prac w 2022 już wykonało. Przypomnijmy, remont ulicy Staszica, nawierzchnie bitumiczne na ulicach Krasickiego, Okrężnej, Przejezdnej i Korczaka. Przeprowadziło też konsultacje społeczne projektów przebudowy ulicy Prusa i Alei Jana Pawła II oraz projekt budowy ulicy Danusi. A co słychać na największej inwestycji drogowej, czyli modernizacji 5 ulubionych pana dróg i 4 mostów w rejonie Starych Młynów? Może najpierw pytam, bo jakiś czas temu było podniesione larum, że tam panowały egipskie ciemności. Czy to było zamierzone, czy po prostu był jakiś problem techniczny? Zdecydowanie to był problem techniczny w wyniku przepięcia instalacji zasilającej. Wykonawca po prostu nie dopilnował możliwości przejęcia oświetlenia w tym rejonie miasta. Dziękujemy oczywiście za czujne oko reporterów, ale to faktycznie był jednorazowy incydent. Nie było to próba sprawdzenia, jak będzie wyglądały miasto przy wyłączeniu oświetlenia. Ale wracając do samej inwestycji kanałowej, tak, trwają prace ostatnie nawierzchniowe na ulicy Sobieskiego. Też w październiku tam ruch zostanie dopuszczony. A to będzie powiązane z tym, że przystąpimy do kolejnego etapu i będą utrudnienia w okolicach ulicy Kanałowej. Tutaj w miesiącach pewnie koniec października, listopada zostanie jakby wyłączony z ruchu zjazd z rynku ulicy Podgórną.
tu to skrzyżowanie z ulicą Kanałową będzie realizowane, w związku z tym na pewno w tym rejonie będą utrudnienia. Jaki jest koszt tej inwestycji? To jest 15 milionów. Realizujemy to już od roku 2021. Planujemy w przyszłym roku wiosną definitywnie zakończyć tą inwestycję. Natomiast no, to jest jakby taki rozciągnięty okres uwagi na ten jakby ograniczenia w ruchu kołowym. Magistrat konsekwentnie też realizuje program utwardzania dróg gruntowych, na który corocznie przeznacza 2 miliony złotych w budżecie. Jaki jest cel tych działań? Tak, wiemy, że koszty realizacji nawierzchni asfaltowej są ogromne. Tutaj na dzisiaj widać nawet, już nie mówimy o rondzie, ale także naszych inwestycjach asfaltowych, to jest przekraczający 4 miliony złotych. W związku z tym mamy technologię naprawdę uboższą, ale spełniającą na dzisiaj możliwość, że mieszkańcy poruszają się po utwardzonej nawierzchni. No jest to dość proste rozwiązanie i efektowne, w sensie daje efekt od razu. Nie ma tych dziur, gdy pada deszcz, nie wypłukują się kolejne jakieś takie podkopy, miny. Tak, to jest bardziej efektywne z racji tych właśnie gospodarki deszczowej. W większości tych ulic nie posiadamy kanalizacji deszczowej, w związku z tym przy utwardzeniu bardzo duży problem z odwodnieniem by następował. Ta technologia pozwala to jednak przejmować tę wodę, przynajmniej tą główną opadową, i w ten sposób mieszkańcy no, prawie suchą nogą mogą dojechać do siebie. Mam jeszcze jedno pytanie takie bonusowe, bo w tej chwili dużo się dzieje w kwestii energii elektrycznej. Z kwoty, nie wiem, 7 milionów do 20 na przykład wzrosły w dużych miastach koszty zużycia czy opłat za energię elektryczną. Prezydent Wrocławia stwierdził, że nie będzie Sylwestra, iluminacja świąteczna ograniczy się tylko do centrum miasta, niektóre latarnie czy części będą wyłączane tam, gdzie nie będzie to stwarzać zagrożenia. Czy wie pan, co jest powodem tej sytuacji? Czy te wysokie marże od producentów prądu mają jakieś takie podłoże, uzasadnienie? Pytam tak z ciekawości, bo słyszę, że o tym też kociewiacy rozmawiają na mieście. Tak, no oczywiście. To, co jakby doświadczają odbiorcy energii elektrycznej, czyli zwykli mieszkańcy, ale także też samorządy, to jest naprawdę zastanawiające. Na rynku światowym energetyka jest na dzisiaj duży problem, ale chyba tak nadmierne, wygórowane stawki za energię elektryczną chyba nie mają w Polsce uzasadnienia, w moim takim odczuciu. A czy miasto będzie w jakiś sposób wywierać nacisk, renegocjować te umowy związane właśnie na energię elektryczną? Jakieś decyzje będą zapadać, aby prowadziły one do oszczędności albo do zmiany tej polityki? Co do zmiany polityki, nie chciałbym tutaj mówić, natomiast my oczywiście oszczędności zastosujemy. Jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że w przyszłym roku mamy podpisaną umowę na dostawę według starych stawek i taką nadzieję mamy i chyba oczekujemy, że ta umowa nie zostanie rozwiązana z dostawcą energii elektrycznej i na starych warunkach stawka energetyki będzie dla jednostek samorządu naszego miejskiego. Natomiast oszczędności, to co pan redaktor wspomniał, my również w tym roku mieszkańców nie rozpieszczymy na święta, będą to naprawdę tylko znikome iluminacje świąteczne. Tu nie doświetlamy w żaden sposób iluminacją świąteczną ulic. Jedynie w takich naszych głównych miejscach elementy świąteczne się pojawią. Na szczęście te w Tczewie wiszą na latarniach przez cały rok. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. Zostańcie koniecznie z nami. To jest audycja Porozmawiajmy o Starogardzie w Radiu Starogard. Dziś rozmawiamy sobie na temat inwestycji, nie tylko. Ostatnio jedną z dobrych wiadomości była informacja, że miasto wspólnie z TBS-em Ziemi Kociewskiej w styczniu przyszłego roku przystąpi do realizacji budowy 26 mieszkań pod klucz w dwóch lokalizacjach. Mówiliśmy o tym na antenie, ale chciałbym, żeby pan przypomniał, gdzie są te lokalizacje, co to jest za inwestycja. Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, które zostało przygotowane już chyba 2 lat. Szukaliśmy tylko możliwości wsparcia finansowego
i przy pojawieniu się programu Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie, w procentach 85% dofinansowania, zwróciliśmy się o możliwość dofinansowania i te środki pozyskaliśmy. Jeżeli chodzi o lokalizację, to pierwsza lokalizacja to jest osiedla Piastów i tam budynek będzie miał 12 mieszkań, a drugą lokalizacją z pozostałą ilością mieszkań to jest ulica Piłsudskiego. Mieszkanie pod klucz, to oznacza, że będą tam wykonane prace typu stolarka okienna, drzwiowa, czy będzie też, nie wiem, sprzęt, wyposażenie w środku typu wanna, kuchenka, meble, podłogi, panele? Tak, ta formuła dofinansowania wymusza pełen standard, czyli biały montaż, wyposażenie w podłogi już docelowe, osprzęt elektryczny i można powiedzieć tylko wprowadzenie się z meblami pozwala zamieszkać nowej osobie. Lubimy porównywać się do innych miast. Odległa o 600 km od Starogardu Nysa. 2 lata temu budowała mieszkania takie też dla mieszkańców. Trzeba było spełnić pewne warunki, jeśli chodzi o kwestię aktualnego metrażu w przypadku wynajmowanego mieszkania. Trzeba było zarabiać trochę więcej niż średnia krajowa, rozliczać się z urzędem skarbowym w danym mieście i na zasadzie po prostu wynajmu, czynszu. Też takie mieszkania zostały przygotowane. Kto będzie w Starogardzie mógł się starać o te lokale, o których pan mówił? Tak, będzie to z osób miejskich, więc określimy my jako miasto warunki naboru. Ale to nie będzie socjal, czyli wspieranie osób ubogich, czy też właśnie chodzi o kwestię zachowania pewnych standardów i czynsz będzie taki, no nie wiem, jakoś zrównany? Tak, oczywiście. Tutaj z racji nowego obiektu i też jakby utrzymania potem w dobrym standardzie będzie on na wyższych parametrach czynszowych. Ten właśnie nabór będziemy określali. Na pewno będziemy uprzywilejowali rodziny z miejscowości Starogard. Na pewno kwestia jest dzietności, natomiast dochód będzie też elementem, który będzie brany pod uwagę. No bo nie po to budujemy coś tak fajnego, żeby nagle pogorszyć w szybkim tempie standard, albo potem, żeby miasto miało się martwić, że no nie możemy na przykład wykonać jakichś prac wokół, bo jednak są długi w czynszu. Tak, tutaj niestety w zasobach stricto socjalnych mamy duży problem właśnie z tym, co pan redaktor mówi. Oczywiście, ale muszę uspokoić, tu oczywiście nie będziemy konkurować cenowo, na pewno te ceny najmu będą niższe niż czynsze deweloperskie na wynajem, ale tutaj chcemy to, żeby ten standard był utrzymany i będziemy taki dobór naszych oczekujących mieszkańców. Będzie tutaj weryfikacja pod względem możliwości finansowych. Jeżeli budowa rozpocznie się na początku 2023 roku, to ile zakładamy czasu na finalną budowę? Ten czas, okres wykonania to jest 12 miesięcy i tu chyba faktycznie wiosną 2024, tak też zresztą z bankiem mamy ustalony termin realizacji, chcemy wręczać klucze. Bardzo dziękuję. Program Porozmawiajmy o Starogardzie powróci do Was już za kilka chwil. Porozmawiajmy o Starogardzie. Witamy Was ponownie. Jeżeli nie słuchacie nas od początku, to przypominam, że audycję powtarzamy również w ciągu weekendu na naszej antenie i w nowym tygodniu na kanale YouTube. Ale pewnie zresztą doskonale to wiecie, bo zbliżamy się już chyba do 90 w liczbie naszych audycji. Ile pieniędzy właśnie teraz będzie w przyszłym roku? Czy miasto opracowało już budżet gminy na 2023? Jak te prace przebiegały, zważywszy na okoliczności, no, które mają niebagatelny wpływ na finanse samorządów w naszym kraju? Chodzi mi o kryzys energetyczny, wzrost inflacji i stale pomniejszające się wpływy do miejskich i gminnych budżetów z podatków CIT i PIT. Jak Starogard ma zamiar się z tym uporać i sobie poradzić? Tak, budżet 2023 zresztą co roku coraz trudniej tworzy się. Te warunki finansowe miasta. Również jesteśmy na etapie już przygotowania takich szczegółowych założeń na rok przyszły. Ja może dzisiaj się bardziej skoncentruję na tych planach inwestycyjnych, natomiast też trzeba powiedzieć o tych wydatkach bieżących, które przy takim dynamicznej zmianie gospodarki powodują, że można jeszcze wszystkiego na pewno nie zaplanujemy. A wracając do tych inwestycji, chcemy osiągnąć ten sam poziom, przynajmniej kwotowo, jak tegoroczny budżet, czy w granicach 20 milionów środków własnych. Pewnie będziemy się posiłkować także kredytem na inwestycje, ale tutaj ważnym elementem są środki zewnętrzne, które
przyszłym roku planujemy pozyskać w kwocie przeszło 20 milionów. Czy jak widzą Państwo, 40 milionów wydamy na inwestycje w mieście w Starogard w przyszłym roku. Czy powróci w jakiś sposób temat budowy Muzeum Kazimierza Dejny? Tak, tutaj ten program, może nie w sensie już samej realizacji. No, przypomniał mi się, przepraszam, ten piękny biały budynek, który ma być zlokalizowany na terenie Osiru. Byliśmy w Urzędzie Miasta na konferencji, widzieliśmy projekty i pamiętam właśnie, że no, jest to coś atrakcyjnego. Tak, wspaniały pomysł, nie tylko jakby pod względem użytkowym, bo tam jakby tutaj obecny były hotel Rekord już naprawdę troszeczkę odstrasza kibiców, natomiast ten obiekt z chwilą, kiedy powstanie, na pewno doda kolorytu obiektowi sportowemu przy ulicy tutaj Olimpijczyków. Ta inwestycja przynajmniej zaplanowana jest w następnych latach, ale w 2023 chcemy wykonać pełną dokumentację budowlaną, łącznie z uzyskaniem pozwoleniem na budowę i staraniem się oczywiście o to, co najważniejsze, o środki finansowe. Wiem też, że miasto uzyskało 18 milionów złotych dofinansowania z rządu na realizację przebudowy ulicy Chojnickiej i drugiego pułku szwoleżerów rokitiańskich i rozbudowę naszego kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego na Piekiełkach. Czy realizacja tych projektów może być zagrożona? No tutaj co mówiłem, to są jakby priorytetowe zadania przyszłoroczne i ten wartość tych przeszło 20 milionów środków zewnętrznych to są te środki, o których pan redaktor wspomniał. W przyszłym roku chcemy rozpocząć tą inwestycję drogową od ulicy Morze Chopina, czyli troszeczkę zaczynamy od tyłu, a to jest podyktowane z tym, że na pewno w przyszłym roku też ruszy przebudowa ostatniego etapu ulicy Lubichowskiej, gdzie powiat uzyskał dofinansowanie i nie chcemy znowu spowodować żadnych spiętrzeń zatrzymaniu ruchu kołowego w centrum miasta. No jeszcze jedno pytanie, jeżeli jesteśmy przy tematyce finansów, to czy już rozważaliście, analizowaliście, jakie decyzje podejmiecie jako magistrat, aby przetrwać ten kryzys? No możemy nazwać to kryzysem, ale no końca nie widać, a nic nie wróży, że będzie lepiej. Podjął pan prezydent decyzję o stworzeniu takiego w zasadzie sytuacji kryzysowej. Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia zarządzenia, które będzie określała oszczędności, które będziemy wprowadzać. Pewnie jeszcze w tym roku, ale także głównie w 2023. Mówimy tutaj o zmniejszaniu zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej, a także pewnie oszczędności już stricte eksploatacyjne, które będziemy może zmuszeni do wprowadzenia w 2023 roku. No i teraz właśnie, w związku z tym, że za chwilę po jesieni będzie zima, to dużo osób się zastanawia, czy bardziej opłaca się grzać mieszkanie w Polsce, czy też wynająć coś na pół roku gdzieś za granicą, na przykład w Miami, tam 30 stopni przez cały rok. Bardzo dziękuję w takim układzie. Jeszcze się nie rozłączamy, bo za chwilę oficjalnie się z wami pożegnamy. Chyba, że coś jeszcze chciałby pan dodać? Tak, znaczy dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Uśmiechu, w związku z tym z piękną pogodą. Może ten optymizm, żeby jednak do nas wrócił w trudnej sytuacji gospodarczej, a także i też związane z Ukrainą. Ale szanowni państwo, jak mówimy, optymizm niech nam towarzyszy i tego państwu życzę. Ho, ho, ho. To była 88. audycja, porozmawiajmy o Starogardzie. Dziś naprzeciwko mnie zastępca prezydenta do spraw techniczno-inwestycyjnych, Tadeusz Błęcki. Jakaś sentencja optymistyczna na koniec? Tak, jak przed chwilą mówiłem o tym optymizmie, oczekiwałbym faktycznie, żebyśmy tutaj dalej mogli inwestować w Starogardzie i chyba tego sobie życzymy wspólnie, bo nie tylko miasto, ale tak państwo dużo inwestują. Nie zatrzymujcie się w swoich pomysłach, realizujecie, co macie w dalszych planach do realizacji i tego chyba sobie życzmy. Bardziej radości z tego życia, mimo że nie jest ono łatwo na dzisiaj. No i życzymy, abyście byli zdrowi, bo zauważyłem, że na Kociewiu sporo osób boryka się póki co z jakimiś przeziębieniami, innymi takimi akcjami. Pamiętajcie, aby dbać o siebie, dobrze się odżywiać, wysypiać i słuchać nas również za tydzień. Oczywiście, to co pan redaktor mówił, niedługo już setny odcinek, dlatego w zdrowiu czekajmy na to wydanie. Coś musimy przygotować ekstra. Kochański, dziękuję, do usłyszenia za 7 dni.